22, 3 marca, oddział 414, a gniazdo ponad 30-letnie, które to leśniczo dziedziczył po swoich przodkach, też leśniczych. No i tu się wykazał, jak widzimy, umiejętnością znaczną w hodowli, bo wyhodował w tym gnieździe takie właśnie piękne graby. Tu jest trochę dęba, tragedii wielkiej nie ma, chociaż byłoby znacznie lepiej, gdyby. No ale idziemy dalej w kierunku zachodzącego słońca, to nie idziemy, idziemy na południe do tak zwanej linii samolowej. No i tu oczywiście już nie ma nic, tam dalej jest kępa świerka, niewielka, bo z drugiej strony też tam go nie ma, jest tego świerka tu niewiele, nawet to co było, to już przecinają ludzie na choinki, no to w końcu niczyja wina, za wyjątkiem ludzi, co to robią. No ale tutaj dalej widzimy, że znowu nie ma nic, nie ma nic, jak to w tym lesie często bywa. No i tutaj, bo to jest z lat 2000, może 8, 9, 10, to natomiast jest starsze, to jest gniazdo, które powstało trochę wcześniej. No i tu oczywiście w tym gnieździe też nie ma nic, co żadne dziwne nie jest, a czy nie, no nie ma nic, to jest mylne określenie. Tutaj są na przykład leszczyny, widać te bukiety leszczyn, bo tu robiono zabiegi różne hodowlane, czyszczono, pielęgnowano coś, czego tutaj w tej chwili nie ma, bo po prostu nie wypielęgnowano tego czegoś. Tutaj nie ma ani jednego dęba, nie ma też ani jednego buka. Nie wiem w ogóle, co w tym gnieździe rosnąć powinno, trudno mi tu jest zgadnąć. W każdym razie to, co widzimy tutaj, to jest akurat wierzba iwa. I co widzimy dalej, tu zaczynają się buki. To tutaj dalej może będą i buki tam w dole bardziej, choć niewiele, ale trochę ich jest. Tu natomiast, skąd przyszedłem, jest tylko i wyłącznie grab, tylko i wyłącznie leszczyna. I jest tego dość sporo, dość na dość szerokim pasie, po prostu nie ma nic. Leśniczy nie przejmują się tym wszystkim, wyciął kilka lat temu następną połać tego lasu, obsadził to czymś tam, co pewnie też nie rośnie, zaraz zobaczymy. No i tak to gospodarka leśniczego się tutaj rozwija, kwitnie, co i jedno i drugie jest główną prawdą. Bo tutaj widzimy, jak to się rozwija i co, po co tu robione są te zabiegi, po co cięte są te leszczyny, trudno powiedzieć dla kogo, dlaczego. No i tak tutaj zaczyna się troszkę buka, drobinka tego buka jest niewielka. No i zaraz się to kończy tutaj takim właśnie zapadliskiem. Tam dalej to, jak pamiętam i tak pewnie i sądzę, została jakaś biogrupa, leśniczy zostawił. Tu stare gniazdo, też odziedziczone przez przodków. No i następny tutaj dowód owej staranności, jeśli chodzi o zabiegi hodowlane w takich drzewostanach. Tym bardziej ten grab jest właśnie dowodem takiej staranności. To tu leśniczy takiego graba wyhodował na granicy tego młodnika, który odziedziczył, i na granicy tego młodnika, który posadził. Tutaj jak widzimy, nie ma nic, dalej jest trochę buka, tam dalej jest podobny grab w środku owego badziewia, taki, który tutaj został. No i tu tylko widać, że coś powinno być, bo są cięte graby. No i jest gdzieś tam, nie gdzieś, buk. Tak to wygląda tutaj gospodarka leśniczego. Już to słowo gospodarka, to sam go słyszę, aż nieładnie brzmi. To nie jest gospodarka, to dziadostwo jest, które powinno się nazywać po imieniu, ale że obowiązują pewne reguły w świecie, więc trzeba to przemilczeć. Idziemy po tym gnieździe, które to leśniczy odziedziczył. No i widzimy, co też tutaj naczynił przez te lata. Tam dalej są gniazda jodłowe. No, w różnym te gniazda są stanie, nazwijmy to. Tutaj ta dębina, nie wiem, czy tam będzie ją widać, bo słonko nam tutaj trochę dokucza, no ale jakoś to będzie musiało być, no trudno mi zachodzić z drugiej strony, bo to wymagałoby czasu, a też ze mnie taki operator, ale i temat, który tutaj przedstawiam, też
do najciekawszych nie jest, więc ciekawość następna. Oczywiście wchodzimy w inne już gniazdo, nie ma nic. Tutaj zaczyna się buk. Tam dalej będzie co będzie. Ja będę chciał przejść kawałeczek jeszcze głębiej, tam zobaczyć, co się dzieje w tym następnym. To już buk się skończył, zaczyna takim tutaj pasem. Zostają tylko wyorane, widać miejsca, gdzie było to orane pod sadzonkę. Chcę pójść zobaczyć do tego gniazda, które jest tam dalej w tle, bo podejrzewam, że jakieś tam ono jest. Już nie są takie wszystkie te gniazda paskudne. Idziemy przez młodnik o gniazdo dębowe, no ale cóż zrobić, no przecież taka iwa tutaj stojąca, po co stoi, po to, żeby przeszkadzać tym dębom, no ale trudno ją od dęba odróżnić, to się ją nie wycina. No są tutaj te buki dalej, tu na granicy są same leszczyny, buki rosną trochę głębiej, ale to chyba gniazdo się, czy inaczej, chyba dobre się skończyło, bo tutaj już buki się kończą. Przechodzimy w taki czas, gdzie jest tylko i wyłącznie grabina i nic tutaj więcej innego nie ma. Przejdziemy środkiem tej grabiny na drugą stronę, proszę bardzo. I tutaj nie ma innego, oprócz graba. Po lewej stronie jest trochę buka. Tam, gdzie ta iwa złamana, jest trochę buka. Ale tutaj, gdzie idę ja, jest tylko i wyłącznie grab i leszczyna. I tak to wygląda, bo inaczej nie może. Przejdziemy kawałeczek dalej. No i tu, już z tego graba wychodząc, tutaj dalej wchodzimy w buka. Jest tego buka trochę. Dalej go jest trochę lepiej. Ja po prostu idę przez las. Nie jest tak, że włączę, wyłączę, bo jest ładnie, nieładnie. Po prostu to, co na to się natknę, to filmuję. I nie ma tutaj tak, że filmuję tylko to, co jest niewłaściwe, złe. Bo jeśli są dobre strony tego wszystkiego, to pokazuję i te. Ale tych akurat jest niewiele. Więc niewiele o tym filmów. Bo tu już się te buki tak przeplatają z grabem, z takim różnym badziectwem. Trochę jest, trochę go nie ma. No ale przejdźmy dalej jeszcze, zobaczymy, co tam się dzieje za tym bukiem, za tym gniazdem. Jak pamiętam, były świerki, jak pamiętam, były, jak pamiętam, że ich teraz jest coraz mniej, ich było coraz mniej kiedyś, a teraz to już stały się historią. Owe świerki, po prostu ich tutaj nie ma, bo wyniszczyły ich czy to kozły, czy to może inna rzecz się z nimi stała, może brak zabiegów, może po prostu wyniszczyła ich trawa. Trawa, która tu urosła, której w porę nie wykoszono. W każdym razie świerków tu mamy 4, 5, 6, 6, 7, 8 świerków na powierzchni, a rów jakichś 8, może 7. To trochę mało. No i dalej nie ma nic, tam jest sosna. Tu gniazdo, które to leśniczy odziedziczył, podobnie jak poprzednie. No oczywiście iwa mu się w środku wzięła, przewróciła. Trudno było tą iwę tutaj wcześniej wyplewić z tego rzecz gniazda. Podobnie jak tą tutaj, która stoi. A nie wiem, tutaj widać jest przekonanie, że iwa to taka odmiana dęba, bo z honorami wielkimi są tutaj iwy zachowywane, trzymane, nikt ich tu nie niszczy, nie wycina, bo szkoda. Tam to są sosny, które to leśniczy posadził, z tym, że ja tu sądzę, że usadzone to zdaje się był dąb, nie sosna, a sosna to chyba urosła, chociaż nie będę się spierał, bo mogło być różnie, tam też są i modrzewie. Oczywiście tych modrzewi pewnie za wiele nie ma, ale nie mam tam czasu teraz chodzić i szukać ich, ile ich tam zostało, a ile ich brakuje. Tutaj takie miejsca ciekawe po drodze jeszcze. Właśnie tu takie buki, które kiedyś się zostały i sobie tak trwają. No i tu jest las, którego nie ma.
te sosny to nie są chyba sosny, które były tu posadzone, chociaż może i tak, sam nie wiem, to było kilka lat temu. No w każdym razie sosny tu rosną, nic tu innego nie ma, więc zakładamy, że sosny są pojedyncze morzewie. Tu widzę jednego, gdzieś tam widziałem drugiego, czyli niewiele tych morzewi tutaj ocalało z ilości, która tu była posadzona. I generalnie to wydaje mi się, że tu był sadzony dąb, ale kłócił się nie będę, musiałem tutaj pochodzić i ustalić, co jak wygląda.